Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję po raz kolejny w zręcznym dziele. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie taką makramową girlandę, a przy okazji pokażę zupełne podstawy makramowania, więc jeśli któraś z Was nigdy nie makramowała, to akurat ten tutorial jest zdecydowanie dla niej. Ta makramowa girlanda zawisła w pokoju mojej córeczki. Możecie ją wykorzystać naprawdę w wielu dekoracjach Waszych domów. No, a tak jak powiedziałam, zrobienie jej będzie bardzo proste. Ja będę korzystała ze sznurka makrama Opus Natura. To będzie akurat sznurek 4 mm, który jest kręcony i bardzo fajnie się rozczesuje. W opisie filmu podam Wam link. Tutaj mam kolory, ale tu akurat mam gdzieś pomylone etykiety i to są dwa różne odcienie beżu. I tu jeszcze jest odcień ecru. Tak jak mówię, w opisie filmu znajdziecie linka i będziecie mogli sobie doczytać i popatrzeć, jak te sznurki wyglądają i gdzie je dokładnie kupić. Co będziemy potrzebować? Na pewno będziemy potrzebować tutaj z tego białego sznurka taki około metrowy kawałek sznurka, na którym nasza girlanda zawiśnie. Tak naprawdę, zobaczcie, jak ten sznurek jest fajnie zakończony tutaj. On się nie rozplątuje dzięki temu. Tak naprawdę to ta długość musi być taka, jak Wam odpowiada, jak Wam pasuje, jak długa girlanda ma być. Ja zrobiłam taką niewielką, z 5 takich proporczyków, tak po polsku można by powiedzieć. I ten metrowy sznurek, na którym zawisły poszczególne girlandy, zupełnie mi wystarczył. No i teraz potrzebujemy sznurki o długości 50 cm i na jedną girlandę mamy 8 sznurków, z każdego koloru po dwa, czyli dwa białe, dwa beżowe, dwa ekri i dwa ten ciemny beż po 50 cm. Składamy je na pół i zahaczamy z góry na dół, przeciągając sznurek w pętelkę i mocno zaciskamy. I tak mamy zahaczony każdy sznurek. I tak musimy zahaczyć wszystkie inne, które mamy wycięte. Jeśli Wy chcecie jednokolorową girlandę, no to tutaj kolejność jest bez różnicy. Natomiast ja tutaj pomyślałam sobie, że fajnie będzie wyglądała taka w różnych odcieniach beżu, taka połączona. Taki też pokój ma moja córka, więc pomyślałam, że tak fajnie będzie wyglądać i dlatego mam tutaj różne odcienie. I będę je zawieszać w takiej kolejności, żeby się nie powtarzały obok siebie, czyli najpierw biały, później dwa beże, a na koniec będzie ekri. On tutaj właśnie gdzieś muszę jeszcze inny biały włożyć, ekri muszę włożyć. No, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, bo dzięki temu, że te kolory nie będą obok siebie, tylko będą rozłożone, to ta girlanda będzie miała różne kolory, ale no ja akurat zrobiłam sobie tak. Ten sznurek kręcony też jest bardzo fajny, fajnie się rozczesuje, dobrze się z nim pracuje. To już kolejny tutorial mój akurat z tymi sznurkami i bardzo tę współpracę sobie chwalę, bo naprawdę Centrum Włóczek ma super te sznurki, zarówno i do makram, jak i kręcone. No zresztą poczytajcie sobie, jest w opisie filmu link, tak jak wspominałam. Specjalnie tutaj nie skracam filmu, żeby dokładnie Wam tą girlandę jedną od początku do końca pokazać, bo później ja akurat zrobiłam 5 i kolejnych 4 już są dokładnie takie same. I mamy zawieszone wszystkie sznurki. O, dokładnie obok siebie, one muszą być mocno zaciśnięte. Teraz ten sznurek tutaj, na którym wisi nam girlanda, warto by było sobie przykleić. I ja sobie wezmę tutaj taśmę taką malarską po prostu i przykleję sobie z jednej i z drugiej strony, żeby sznurek mi się nie ruszał i żeby no, po prostu było mi wygodnie pracować. Myślę, że to jest dosyć oczywiste. I tutaj drugi. No i zaczynamy. Najpierw zaczniemy od tego podstawowego splotu makramowego, czyli wokół dwóch sznurków w środku owijamy zewnętrzne sznurki, a owijamy je tak. Bierzemy zewnętrzny sznurek od lewej, robimy taką czwóreczkę. Nóżkę tutaj z tego sznurka po prawej i z tyłu w brzuszek czwóreczki pod dwoma środkowymi sznurkami przekładamy. I teraz z prawej strony czwóreczka, nóżka i z tyłu w brzuszek przekładamy i zaciskamy. I to mamy pierwszy splot makramowy. On właśnie składa się z tej części po prawej i po lewej. No i kolejne robimy dokładnie tak samo.
Przypominam, że na kanale jest film o podstawach makramowania, gdzie bardzo dokładnie, w bardzo zwolnionym tempie pokazuję, jak zacząć makramować i jak zrobić te poszczególne sploty. Także serdecznie Was zapraszam. A teraz zrobię tutaj pierwszy rząd tych splotów. Tutaj wyjdzie mi 4 sploty. Mamy 8 sznurków, więc z tych 8 wyjdzie 4 sploty. Tak jak wspominałam, łącznie w moim przypadku na 5 takich girland ja zużyłam 40 sznurków. No bo 5 girland, każdy sznurek ma, każda girlanda ma po 8 sznurków, więc tutaj matematyka jest dosyć prosta. A Wy możecie zużyć ile chcecie. Muszę Wam powiedzieć, że też taką girlandę robiłam kiedyś z dzieciakami na warsztatach, ponieważ ja na co dzień prowadzę warsztaty takie stacjonarne w Trójmieście, w Gdyni konkretnie. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Serdecznie zapraszam, jeśli ktoś z Was będzie. I robiliśmy taką girlandę z dziewczynkami. No, wyszła cudnie i wyszła bardzo długa, bardzo. Pierwszy rząd mam tutaj zrobiony. I teraz będę robić drugi rząd. Biorę sobie tutaj z jednego splotu 2 i z drugiego 2 sznurki i zaplatam znowu czwóreczka, nóżka, z tyłu brzuszek. Tak, żeby jeden splot połączyć z drugim. I tutaj i drugi. I w tym rzędzie będę mieć już tutaj 3 sploty. Kolejne biorę 2 sznurki i kolejne 2 z drugiego splotu i łączę. Serdecznie też zapraszam Was na mój Instagram, gdzie pokazuję kulisy, jak powstają moje zręczne dzieła, jak powstają moje tutoriale. Pokazuję też je w różnych odsłonach. Także jeśli chcecie tak rękodzielniczo się zainspirować, to serdecznie zapraszam na zręczne dzieło, po prostu tak nazywa się mój Instagram. A na Facebooku z kolei jest bardzo dużo wydarzeń moich stacjonarnych warsztatów, więc też tam warto zaglądać. Wszystkie linki macie w opisie filmu, oczywiście. No i zaciskam ostatni splot. Drugi rząd mamy za sobą. Teraz zrobimy trzeci. I tutaj będziemy mieć 2 sploty. I jeszcze drugi. O, i jeszcze jeden mamy tutaj. I ostatni, proszę, i wyszedł nam taki fajny trójkąt odwrócony z każdej strony. Teraz weźmiemy zewnętrzne sznurki i zamkniemy go splotem żebrowym. Tutaj mamy zewnętrzne, tak będzie mniej więcej to wyglądać. Wokół tego pierwszego sznurka oplatamy każdy sznurek 2 razy. Zobaczcie, robimy taki uśmiech i tutaj w uśmiech wkładamy sznurek i zaciskamy mocno. Każdy sznurek 2 razy. Znowu uśmiech i do środka wkładamy sznurek i zaciskamy. To jest splot żebrowy. Również w podstawach makramowania jest dokładnie to pokazane, więc jeśli tutaj będziecie miały problemy, to zerknijcie sobie na ten tutorial. Ale on jest tak naprawdę dosyć prosty, tylko trzeba zrozumieć schemat. W ogóle to jest ten ruch, tak jak wiążemy sznurówkę. Tylko później inaczej ściągamy sznurek, ściągamy go takim ruchem do góry, dzięki czemu tak ładnie nam się ten sznurek układa, ale gdybyśmy z każdej strony zacisnęły porówno sznurek, to mamy rozpoczęte sznurowanie, jakby gotowy węzełek do dwóch kokardek. Z jednej strony już mamy zamknięte i teraz z drugiej strony bierzemy sznurek i też od spodu wychodzi sznurek i zaciskamy każdy sznurek 2 razy.
Ja na warsztatach zawsze mówię, że to jest sznurek wiodący i wokół tego wiodącego sznurka zaciskamy pozostałe. Taką nomenklaturę sama sobie stworzyłam, żeby było wygodnie mi opisywać dla uczestniczek warsztatów ten splot żebrowy i on się dosyć mocno przyjął, muszę powiedzieć. No i tutaj o, zaciskamy z każdej strony. Dokładnie, żeby nic nam tu nie umknęło, żaden sznurek, pilnujcie tego. O, i tu, i już mamy ostatni, tak, za chwilkę. I będziemy teraz jeden wiodący z drugim wiodącym łączyć. Nie ma większego znaczenia, o teraz, nie ma większego znaczenia, który z którym. Tak, jak jest Wam wygodnie. Ja tutaj dosyć mocno zaciskam, żeby ładnie mi się sznurek ułożył. On jest też dosyć plastyczny, więc będzie można go sobie poprzekręcać. No i teraz to, co nam zostało, musimy sobie rozczesać grzebieniem. Ja mam taki grzybyczek właśnie do rozczesywania sznurka i te pozostałe sznurki bardzo ładnie, starannie musicie rozczesać. I z tej strony później przewrócić na drugą stronę i również rozczesać. No zobaczcie, tak to wygląda. Mam też ostre nożyczki i teraz dotnę sobie do kształtu. Jak długi ma być ten włos? To zależy, jaką chcecie girlandę, ale ten pierwsza girlanda niech będzie troszkę dłuższa, czyli niewiele obcinajcie sznurka, ale niech będzie trochę dłuższa po to, żeby następne dociąć do tego kształtu i żebyście następne widziały dokładnie, jak mają wyglądać. No i tutaj, o, ja sobie docinam, tak jak wspominałam, potrzebujecie ostre nożyczki, najlepiej takie krawieckie albo swoje własne naostrzone, bo dzięki temu bardzo ładnie, równo, zobaczcie, docina się ten sznurek. I znowu rozczesujemy i znowu docinamy, ja docinałam kilkukrotnie, nie przejmujcie się tym, tak żeby było równo, żeby z każdej strony był równy splot. O, i tu, tak, z każdej strony, o proszę, tu, o, tak, żeby na równo, ona i ten sznurek i tak będzie pracował, i tak będzie, jak już zawiśnie na ścianie, trzeba będzie go raz na jakiś czas przeczesać, ale myślę, że taka w zupełności wystarczy. No i teraz będziecie musiały na sznurku zrobić sobie kolejne girlandy, tak, obok, dokładnie w ten sam sposób, ja zrobiłam takich 5, zobaczcie. U mnie tak to wyszło. O, widzicie, już mi się sznurek lekko poplątał, trzeba będzie go rozczesać przed zawiśnięciem, ale tak wygląda fajna ozdoba. Zaraz zobaczycie, jak wygląda w pokoju u mojej córki. Ja oczywiście proszę Was o łapki w górę, jeśli Wam się podobał ten tutorial i skorzystałyście. No i do zobaczenia, do następnego. A tak wygląda właśnie zawieszona w pokoju mojej córki. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do usłyszenia już niebawem, bo kolejne tutoriale już są zmontowane i za chwilę będą się pojawiać. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa, aha, no i pamiętajcie o Instagramie. Pa!